Mentalność w gangu jest taka. Każdy, kto nie złoży przysięgi, jest frajerem. My nie tylko zabijamy. Widzimy, czego chcą ludzie i im to dajemy. Jest wiele sposobów, żeby dostać się na listę najbogatszych. Chcesz pieniędzy, władzy, szacunku? Chcesz być szefem. Ci giganci osiągnęli szczyty, o jakich inni nie śnili. Nie zarabia się 30 miliardów przez przypadek. Idź ich tropem, a też będziesz mógł zdobyć pieniądze, władzę i szacunek, których pragnąłeś. Pokażę ci, co mam na myśli. Na ulicy każdy chce odebrać ci to, co posiadasz, a ty musisz to chronić. Przemoc to najlepszy sposób. Bycie głową mafijnej rodziny wymaga dyscypliny. Escobar starannie dbał o swój wizerunek. Smykałki do interesów, kontrolują cały alkoholowy biznes. Zarabiali krocie, totalne szaleństwo. I gotowości na wszystko, by chronić swoją władzę. Mógł dorwać każdego. Przekaz był jasny. Jeśli z nami zadrzesz, to nieważne, kto cię chroni, zabijemy cię. Ale dobra passa nie będzie trwała wiecznie. Prowadził podwójne życie. Wiedział, co się stanie, jeśli się dowiemy. Jeden fałszywy krok oznaczał katastrofę. Zginęło tysiące niewinnych ludzi. Takie życie nie jest dla każdego. Był kretem. John Gotti zniszczył mafię. Ale wizjoner wygrywa największe nagrody. Jest najbogatszym przestępcą na świecie. Gotowi do założenia własnego imperium?